Siemaneczko, witam wszystkich, Szuwar z tej strony. Witam na moim kanale. Dzisiaj taki trening z maty. Coś tam wrzucimy, jest opcja, więc nagram kilka techniczek takich fajnych. Jestem już po rozgrzewce, dosyć takiej solidnej. Akrobatyka była, no to jeszcze było pełno ludzi, to tak nie nagrywałem. Ale teraz coś tam wrzucę specjalnie dla moich subskrybentów. Nie jesteś, subskrybuj. Jakaś waleczka, jesień, zima, będzie. Jak się zagoję. Tak to wyglądało. Na pierwszy strzał lewy, prawy zejście, lewy, prawy, lewy sierp, znowu zejście. Tak wyglądało w drugiej serii. Teraz trzecia, znowu bardziej rozbudowana. I tak będziemy sobie dodawać elementy i praca w takim dosyć szybkim tempie. Oglądajcie. Nie wiem ile było, no myślę, że około 10. Lewy, prawy, wycofanie, kolanko, prawy i wejście. Uwierzcie mi, że nie wiem, na filmie to wygląda powoli, mi się wydaje, że jestem dynamiczny, ale fajnie daje w pizdeczkę, idzie się zmęczyć na pewno. Jak ktoś chętnie, zapraszam. Teraz taka kombinacja, lewy, prawy, unik, prawy, middle kick, wycofanie, wejście. No, nie jestem jakimś ekspertem, ale fajnie, idzie się zmęczyć.
taka kombinacja, lewy, prawy, sierp, low kick, wycofanie, powrót do pozycji i to samo, znowu powrót do pozycji i tak sobie pracujemy w kole, w oktagonie. Lewy, prawy, wątróbka, prawy i wejście na prawą nogę. Teraz będziemy lecieć coś na kondycję. Zobaczycie, fajne ćwiczonka. Wycofania 10, 9, 8, tak do jednego. To będzie też dobre. Zobaczcie sobie, w jakim tempie to zrobię. I co później? Jakieś pompki, coś tam jeszcze wymyślimy. Pracujemy sobie luźno, luźno. I lecimy 10, wycofam. Później łapiemy za 2, 3 szybkie oddechy. Luźno i 9, wycofam. I 8 tego, i tak sobie schodzimy. Możecie robić razem ze mną. Albo liczyć. Go. Po 10, znaczy po każdym wycofaniu powrót jakby do gardy i od nie. Kurwa 10. I końcówka. Dycha.
Poróbcie sobie takie coś. Uwierzcie mi, że tlenu zabiera masakrycznie. Pięknie. Wpadłem na zajebisty pomysł. Zrobimy coś podobnego, ale takie ala wycofanie, pompka, wyskok. Wycofanie, pompka, wyskok. Zrobimy takim samym systemem. Fajnie daje w palnik. Oh.
Let's go. Dziesięciu nie zrobiłem na koniec. Pierdol. Cóż, myślałem, że w połowie spuchnę. Jak chcecie wiedzieć, jakie uczucie towarzyszy walce, to zróbcie sobie takie coś, co zrobiłem przed chwilą. Dwie seryjki. To wtedy macie takie uczucie jak w walce. Nie chce wam się. Nie możecie. Już myślicie, że spuchniecie. Już nie dajecie rady. Ale jeszcze do końca. Jeszcze minutka. Jeszcze te trzy. Jeszcze te dwa. Jeszcze ten jeden. Także robicie do samego końca. Do upadłego. Jak nie możecie, zróbcie sobie troszeczkę dłuższą przerwę. Abyście sobie zrobili. Nie ma odpoczynku. Cały czas tempo i cały czas praca. Weszło pięknie. Jutro rano trening siłowy. Więc dzisiaj taki bardziej kondycyjny. Pompek nie będę robił. To było na tyle ode mnie. Jeszcze mi zostało rozciąganie. Fajnie, że jesteście. Pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów, oczywiście nowych. I tak dalej, bla, 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 bla. Serduszko, komentarz. I widzimy się w sumie na następnym filmie. Pozdro. I słuchajcie, trenujcie, bo patrzę. Ja wszystko widzę. Tak, to właśnie to, bracia i siostry. Stałęka. No ładnie, praktycznie stówka dowalona po każdym treningu, no może nie po każdym, dzisiaj akurat po macie, sałęka, dwie rundki, walimy i telefon, cyk, wyjazd. Pozdrawiam jeszcze raz, trzymajcie się cieplutko.